przydać. Przede wszystkim nie jedna wielka osoba, bo nie czuję się w ogóle jakimś takim. No, ale dziękuję bardzo za zaproszenie do słuchania. Cieszę się, że będę mógł tu być z lokalną społecznością, bo fajnie, że są zainteresowani tematem, że przyszli na film. No właśnie, powiedzmy parę słów o tym, bo jest pan pierwowzorem głównego bohatera tego filmu. Ja myślę, że bardzo fajny temat do tego, żeby powiedzieć w ogóle o tym, co wojsko robi. Fajnie, że cieszę się, że to akurat na bazie wydarzeń, którymi mogłem dowodzić w tym czasie, jest to wszystko zorganizowane. Natomiast film to ma troszeczkę większe przesłanie, moim zdaniem, mówi, otwiera jakby taką nową bramę do tego, co wojsko wykonywało na misjach. Co my robiliśmy między w Iraku czy w Afganistanie. Film dotyczy konkretnie drugiej zmiany w roku 2004, ale warto wspomnieć, że on po raz pierwszy mówi o tym, co my jako żołnierze robimy w tak zwanych misjach naszych wojskowych. No właśnie, powiedzmy może trochę na temat misji. To bardzo często jest to postrzegane jednym z argumentów, dla których zgodziłem brać udział w tej produkcji tego filmu, w sensie bycia konsultantem, czy napisanie książki, jest to, że ludzie społeczeństwo, co tak naprawdę się na tych misjach dzieje. Także jedziemy tam czasami wykonywać drobne zadania, które... Dobrze.